witamy w następnym odcinku nieregularnego przeglądu rolkowego. Bardzo cieszymy się, że ostatni odcinek został ponownie ciepło przyjęty. Tym razem bez zbędnych ceregieli czy podejrzanych kwestii przechodzimy do tematu. Mówi do Was Alex Darst i zapraszam na wiadomości. Na początku chcieliśmy sprostować pewien błąd, który pojawił się w poprzednim odcinku nieregularnego przeglądu rolkowego. Jest to niespójność odnośnie profilu Kamila Nowaczka w wiadomości na temat filmu Zabawa bez granic, na który jeszcze raz serdecznie zapraszamy. W naszym materiale zostało stwierdzone, że profil Kamila jest jego pierwszym streetowym profilem w życiu. Jest to karygodne niedopatrzenie. Jego dziewiczy wojaż powstał pod skrzydłami ekipy JFC w sezonie 2005-2006 zrealizowany przez Nieśmiertelne Miasta Studio. Błąd słusznie wskazał w komentarzach pod filmem Basza, który podejrzenia o wiarygodności swojej tezy od razu rozwiał dowodami. W związku z tym zaniedbaniem należą się Wam serdeczne przeprosiny. Przepraszam. 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 Lecimy na zachód. 22 lutego odbył się najważniejszy event rolkowy na świecie. Kolejna edycja Winterclasha znowu zawitała na holenderskim skateparku o tajemniczej nazwie Area 51 i zapewniła bladerskie widowisko na prawdziwie światowym poziomie. To, co tam się działo, nie sposób ująć w tak krótkim formacie, dlatego zachęcamy przybliżyć sobie oficjalny montaż Madeja, czyli Straight From Here. Nie zabrakło również wiele polskich ekip, które były widoczne nie tylko na trybunach. Nasi rodacy byli obecni jako zawodnicy i dopingujący, ale też wolontariusze dbający o warstwę techniczną eventu. Nie zabrakło również oficjalnych fotografów i filmerów, osób biorących udział w panelach dyskusyjnych oraz miejsca przy stoliku sędziowskim. Na miejscu odbyły się również pokazy medytacyjne przez jednego z naszych rodaków. Ze względu na ogrom tego wydarzenia przedstawimy Wam jedynie suche fakty odnośnie wyników tych zawodów. Junior Men, pierwsze i drugie miejsce jakieś Japończyki. Trzecie miejsce Michał Pietrzak, czwarte miejsce Filip Chudziak, szóste miejsce Adam Trzeciak. Junior Woman, na podium drugie miejsce zajęła Katarzyna Kamilusz. AMN, 14 jakichś typów, a 15 miejsce należało do Krzysztofa Starzewskiego. AM Woman, drugie miejsce Kate Bedrata i czwarte miejsce Julia Komenda. Pro Man, siódme miejsce Krystian Zarzeczny. Gratulujemy obecnym na tym evencie i zachęcamy wszystkich do uczestniczenia w następnym wydarzeniu. Zostajemy na zachodzie, ponieważ w lutym i marcu mogliśmy zauważyć podejrzane ruchy biało-czerwonych za granicami naszego państwa, słonecznej Hiszpanii. Pierwszym składem, o którym wspomnimy, jest Tomek Przybilik i Misiek Pietrzak, którzy wspólnie pojechali do Barcy klipować do projektu z Nilsem Magic Boots. Chłopaki podbijali tereny stolicy streetskaterów przez 7 dni i na pewno przeklipowali kawał porządnego materiału. Po cichu możemy również wspomnieć o tym, że premiera projektu Magic Boots jest ustalona na 4 kwietnia. Ale jak wspomniał Tomo, jest to tajemnica, więc prosimy wszystkich o nie wspominanie o tym nikomu. Ponadto Tomo po nagrywkach z Nilsem i ekipą został w Barcelonie i nagrywał kolejny projekt z Coyotem. Oraz w połowie kwietnia leci na kolejny tajemniczy projekt do tajemniczej lokacji, ale wiemy, że to jest Grecja. Drugą ekipą w poszukiwaniu słońca była ekipa Dziki Wschód. W połowie marca zawitali Hiszpanię w 6-osobowym składzie i nagrywali materiał na rolkowym tripie w gorącej Barcelonie. Ich zmagania możecie obejrzeć w montażu z całego wyjazdu na ich socjala. Premiera editu miała miejsce na zawodach Warehouse Battle 2, którą omówimy w dalszej części odcinka. Ekipa Dziki Wschód z każdym miesiącem nabiera rozpędu, za co serdecznie gratulujemy i pozdrawiamy, a samego tripa zazdrościmy. Innym miastem w Hiszpanii, które zostało podbite przez Polaków, było słoneczne Alicante. Grupa, która wyruszyła na klipowanko, składała się z Michaela i Kubisa z Warszawy, Coyota aktualnie z Barcelony, Pięści z Pniew oraz Oleja z Gorzowa, z Gniezna chyba. Chłopaki spędzili fantastyczne chwile przez 2 tygodnie klipując w pełnym słońca w stricie i na pewno przygotowali nam ciekawy materiał. Premiera editu pozostaje jednak tajemnicą. Centralna Polska. Na początku roku nasza redakcja ogłosiła wewnętrzny, bardzo tajny plebiscyt na najlepszy montaż sezonu 2023. Do tego ściśle tajnego konkursu dziwnym trafem zgłosiła się tylko jedna ekipa z Polski. Nie pozostaje nam nic innego, jak ogłosić zwycięzcę. Nagroda główna, pierwsze miejsce, bezkonkurencyjnie wygrała ekipa Basement za krótki film Rurki Murki. Mamy właśnie na linii jednego z Team Riderów. Powiedz nam, jak się czujesz z tym, że wasza ekipa wygrała w konkurs, w którym tylko wy wzięliście udział? No hej,
Jak tam się macie? Już wam mówię, o co chodzi. Wiesz się, patrz ten serki, byś się zastrzegał. Kończ to! Dziękuję za ten wyczerpujący wywiad. A naszych widzów zapraszam na obejrzenie montażu Rurki i Murki. Wydarzenia bieżące. 23 marca odbyła się druga edycja zawodów Warehouse Battle. Chłopaki z Dzikiego Wschodu potwierdzili, że nie rzucają słów na wiatr i dostarczyli kolejną odsłonę zawodów zgodnie z zapowiedziami. Pojawiło się tam około 40 osób, w tym około 20 startujących. Zawody przebiegły zgodnie z ogólnopolskimi normami. Pierwsze miejsce należało do Bartka Bielaka, drugie miejsce do Miśka, a trzecie do Wojtka Królkowskiego. Best trick zdobył Wojtek Ludziński za Pornstar Top Soul 36 Soul. Po zawodach odbyło się również after party oraz premiera materiału ekipy Dziki Wschód z wcześniej wymienionego wypadu do Barcelony. Gratulacje wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom. Drugim eventem, który odbył się na przełomie lutego i marca, były zawody Nordcrest na Skate Arenie w Gdańsku. Nasza redakcja pojawiła się na miejscu, dlatego po szerszy reportaż z tego wydarzenia zapraszamy na koniec tego odcinka. Rozpoczyna się właśnie nowy sezon na śmiganie 2024, a co za tym idzie, czas na pobudkę rowacy. PZSW 1 marca ogłosił wydarzenia, które będą zaliczały się do PRL-u, czyli Pucharu Polski w jeździe na rolkach. W tym roku będą to minimum 4 imprezy z możliwością zwiększenia puli. Wszystko zależy od chętnych na organizację zawodów, więc między innymi Ciebie. Żeby to zrobić, należy zgłosić się do Polskiego Związku Sportów Rolkarskich i wyrazić chęci na organizację zawodów pod szyldem PZSW i Polish Rolling League. Na dzień dzisiejszy 4 pewne imprezy to 20 kwiecień Royal Blades na krakowskim Street Parku, 15 czerwiec w Katowicach, 31 sierpnia w Mikołowie oraz finały 21 i 22 09 Mińsk Mazowiecki. Poza eventami oficjalnymi mamy również informacje dla fanów undergroundu. Ekipa Crunch Warsaw ogłosiła Street Contest, który odbędzie się 25 maja gdzieś na ulicach. Zakładamy, że jest to związane z olbrzymią frekwencją spragnionych streetabladerów przy zeszłorocznych zawodach z okazji premiery ich montażu Zrobić Zapomnieć oraz z olbrzymią chęcią dostarczenia ludziom zajawki w przyjaznej atmosferze. Serdecznie zapraszamy. Tak, będzie afterparty. Informacja z ostatniej chwili. Damian Oset jako pierwszy wyszedł z inicjatywą eventu, a PZSW odwzajemniło zaloty, co zaowocowało powiększeniem puli zawodów na ten sezon. 11 maja w Sieradzu. Zawody te nie będą zaliczały się do punktacji PRL, ale są objęte patronatem związku, a zwycięzca zgarnie 1000 zł i dzikową kartę na finały w Mińsku. Event będzie odbywał się w formie dżemu na 2 8-metrowych boksach Oseta. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Jak widać, polska scena prężnie działa i ma się dobrze. Pamiętajcie, że sezon właśnie się zaczął, więc rolki na nogi i napierdalamy. Na koniec zapowiadany wcześniej reportaż z zawodów Nordcrest na Skate Arenie. Mówił do was Alex Darst. Do zobaczenia. Dawaj tego gościa się zapytamy. Ej gościu, to tutaj te zawody? Czy miejsce owiane jest tajemnicą? Witam serdecznie. Znajdujemy się właśnie na Skate Arenie, gdzie odbywają się zawody Nordcrest. Jest 2 marzec. Zobaczymy, co tajemniczego się tu dzieje. Nordcrest. Wypadek w nazwie mówi sam za siebie. Frekwencja w chuj ludzi. A tam, gdzie dużo ludzi, tam dużo tajemnic. Na miejsce dojechaliśmy o godzinie 16:00, tuż przed startem kategorii Open. Co miał na myśli zamaskowany człowiek na parkingu? Postaramy dociec się prawdy i dowiedzieć się, jakie mroczne sekrety skrywa to miejsce. Gdzie jest twój brat? W domu. Jak tam było na robocie? Zajebiście! Jaki jest kurs złota na dzisiaj, według ciebie? Chyba chujowy. Jak się wabi piesek? Piesek wabi się, Willa. Willa, przedstaw się. Przecież to jest głupia, to nie o to chodzi, kurde. Będziemy zadawać pytania teraz, o co chodzi. No, bez sensu to jest na moje, nie? Po długiej serii głupich i pozbawionych sensu pytań postanowiliśmy przejść do konkretów i postarać się rozwikłać tajemnicę, o której wspominał zamaskowany mężczyzna.
Jest z nami Daniel Jurzyna. Proszę mi powiedzieć, jak się pan teraz bawi? Mega, mega. Pozdrawiam wszystkich rolkarzy oglądających ten kanał. Nawet nie wiem, co robicie, ale git. Dobrze, że macie maski. To jest jakaś akcja taka zorganizowana? To jest bardzo zorganizowana akcja. A proszę powiedz mi teraz, kto według ciebie jest tu podejrzany? Myślę, że każdy ma coś na sumieniu. Niech rzuci kamieniem ten, kto to grzechu nie ma, nie? Harry, szybkie pytanko. Czy masz coś do ukrycia? Mam. A co? Ale się nie interesuj, bo kociej portki dostanie. Bibi, szybkie pytanko. Czy jakbyś mógł zrobić przekręt na podatkach, to czy byś zrobił? Nie, nigdy. Dzięki bardzo. Ty myślisz, że Zibi mówił prawdę, czy... Dowiemy się za parę lat. Jak się czujesz? Czy wszystko dobrze? Dlaczego jesteś taki podejrzany? Odjebałeś coś. Powiedz nam o tym, co chciałeś właśnie powiedzieć. Znam taki sekret, który pomaga dobrze jeździć na rolkach. Na tajne sesje. Małe piwko, pijesz szybko. Nie musisz się w to pieprzać jak w związek. Podejrzany typ. Jest tyle podejrzanych gości, że nie wiem, o co chodzi, kurwa. Tu się szykuje coś grubego, kurwa. Musimy się dowiedzieć, co tu się dzieje. Ale ktoś tutaj ciągnie ewidentnie za sznurki. Witam, właśnie zaczynają się zawody Open. Jest rozgrzewka. Jest bardzo dużo ludzi. I liczymy na sukces. Kategoria Open się rozpoczęła. Brało w niej udział 20 uczestników. Minęła około godzina od naszego przyjazdu. Tajemnica, o której wspominał nagi mężczyzna z parkingu, nie została jeszcze rozwikłana. Postanowiliśmy więc spróbować wyciągnąć jakieś informacje od samego źródła. Cześć, Kempol. Siemano, siemano. Mamy takie pytanko, ilu rajderów dzisiaj startuje? Ilu jest rajderów? No tego najstarsi mędrcy świata nie wiedzą, ale jest ich sporo dzisiaj, naprawdę. No odjechała się cała śmietanka tutaj polskiej rolkarskiej grupy. Jest naprawdę mocno. Uważam, że poza wszystkimi tymi naszymi fajnymi atrakcjami chciałem wam zademonstrować naszą pyszną nową kawę. Pierwsza będzie za Fikaśka. Co wy na to? Cykamy? Cykamy, jak najbardziej. Okej, okay, ja już tutaj cykam kawkę, nie chcę polecić. Może mleko. Mleko jest dobre. Dobra. Drugie pytanko, kto według ciebie ma dziś największe szanse po odgadnięciu na pierwszym miejscu? No, na pierwszym miejscu mamy hajsik, więc... A hajsik jest potrzebny tutaj wielu ziomeczko, ale... Opa, jak mleko daje. Jak krowa. Nie daje, a to mleko, które nikt nie gra. No dobra, ale leci woda i para. To tak, albo Jurzyna, bo on jest w gazie ostro, od rana, jak zawsze, nie? On nie odpuszcza. Jurzyna powiedz mi, się taki wiesz, bez jego teraz dom drugi, więc tutaj dużo daje. No Kamil, próba, no. Zobaczymy, no też może pokazać, bo wiecie jak to Kamil, nie? No Kamil to bardziej strytowy, ale bez jego dom, no. Halo, halo, przepraszam bardzo, tutaj mamy informację. Doszły do nas informacje o czymś podejrzanym, co tutaj się dzieje. Czy wiesz coś na ten temat? Korupcja? Łapówki? Czy nam to powiedz? Cięcie! Nie dało kawy! Czy przedwczesne zakończenie wywiadu przez Kempola świadczy o tym, że tajemnica została odkryta? O co chodzi z tym mlekiem? Czy w tym wszystkim chodzi o pieniądze? Postanowiliśmy to sprawdzić, a dzięki naszym sponsorom mieliśmy przy sobie sporą ilość gotówki, która mogła być pomocna w ostatecznym rozwiązaniu tej zagadki. Szybkie pytanko. Na co zwracacie główną uwagę przy ocenie zawodników? Na jego budżet. Mam pomysł. Wynajmiemy kogoś, żeby podłożył 200 pod boksa. Ten, kto zbierze te 200, na pewno coś kryje. Kolego, czy podłożysz 200 pod boksa? Za 100? Nie pytaj dlaczego. Jasna. Szybkie i krótkie pytanko. Dlaczego postanowiłeś oddać nam te 200? Pojebać biedę, kurwa, wam też się należy, kurwa, mordo.
I to jest przykład dobrego, prawego człowieka. Zawody trwają dalej, nie wiemy co tu się odpierdala. Ale mamy nadzieję, że się dowiemy, bo coś tu ewidentnie jest. Dodam tylko, że jesteśmy już blisko. Jak DJ gotowy, dziękujemy. Szybkie dwa pytanka. Jaką suplementację polecasz wszystkim? No przede wszystkim polecam Mumio, polecam kropelki CBD, no bo wiadomo, relaksik, napięcie rolkowe, tutaj wiesz, ten, nie no, kakao ceremonialne, guajuska również. Tak trzeba żyć, trzeba żyć. Co dobrego pijesz? Co to jest? Ja nie mogę. Kukuruza z łuską kakao. Normalnie w Ekwadorze, w dżungli, nie? Piją to rano, potem chodzą polować na małpy z pukawek, wiesz, poprawia słuch, wzrok, koncentracja się polepsza, ogólnie dobrze, nie? Chcesz spróbować? Spróbuj. Niezłe. Dawid, wygląda to podejrzanie. Czy tam na pewno nie ma żadnych środków odurzających? No tego nie mogę powiedzieć, jakby. No to już jest, wiesz, DIY, nie? Każdy robi jak chce. Jeszcze takie jedno ostatnie pytanko. Czy widzisz tutaj kogoś podejrzanego? No pełno osób, ogólnie pełno. Cały czas tutaj przychodzą podejrzane osoby. No ale co, no takie środowisko, nie? Alles gut? No, alles gut, my friend. Danke schön. Vielen Dank. Ten gościu jest w chuj podejrzany. Posłuchaj. Co jest w tej skrzynce? Co? Co jest w tej skrzynce tu na dole? Jest pusta. Woli w chuj. Kiedy możemy dostać 4 puszki Red Bulli dla każdego z nas? Dla waszej dwójki, czy...? Dla naszej czwórki. Ogólnie jest nas 6. To jeżeli was 6, dla waszej czwórki, każdy z was może dostać po 4. Myślę, że tak w ciągu kilku... 10 sekund, minut. Red Bull, doda ci skrzydeł. A wiecie może o czymś podejrzanym? O niczym nie wiemy. Mamy nadzieję, że niczego podejrzanego nie mamy. Na pewno? Tak. Właśnie odbyliśmy rozmowę z Red Bullem. Ewidentnie mają coś na sumieniu. Minęło kilka godzin od wszczęcia naszego śledztwa, a tajemnica, o której wspominał chłop w kominiarce z parkingu, wciąż nie została rozwikłana. Przypomnieliśmy sobie jednak o jednej ważnej rzeczy, którą powiedział Kempol. Paść nie jest potrzebny tutaj wielu. Zostało nam dużo gotówki, a ludzie zaczęli dostrzegać nasze śledztwo. Dlatego postanowiliśmy zbić ich z tropu i ocieplić nasz wizerunek. Czy startowała dzisiaj w zawodach? Niestety nie. Kurczę, szkoda, ale redakcja NPRR uważa, że zasłużyłaś na 100. Proszę. Dziękuję bardzo. Rangotis. Dzięki, że jesteś. Trzymaj 200 zł. Mamy sponsora spod rady, mianowicie po 200 od basementu wlatuje dla każdego z podium. Także chłopacy mają gest. Dziękujemy. Przed chwilą zakończyły się zawody we wszystkich kategoriach. Właśnie ekipa montuje rurę i za chwileczkę odbędzie się Best Trick. Zapraszamy. Mam tutaj ten sekret, o którym wcześniej wspominałem, ale nie mówcie nikomu. Lubimy tajemnice, ale dzisiaj jedna zostanie rozwikłana. Już mnie to wkurwa, wszyscy są podejrzani, kurwa, nie wiem co mam robić, kurwa. Myślę, że każdy ma coś na sumieniu. Takie środowisko, nie? Niech rzuci kamieniem ten, kto podrzeka, nie? Cały czas tutaj przychodzą podejrzane osoby. A ty kim, kurwa, jesteś? Ja? Kurwa, ważne, ja pierdolę. Ale to jest dobre. Ty miejsce owiane jest tajemnicą. Odjebałeś coś! Na pytanie, czy ty... Wiem, że coś odjebałeś! Dzisiaj nie. Nie przyzna się, kurwa. A gruba gotowa, wiesz co? Jedź! Jedź, kurwa! Uhu! I
To może tajemnica. Jaka tajemnica? To tajemnica, o której mówiłeś na skryterenie. A mówią na mnie Grześki. Grześki, nie do wygryzienia.